Cześć, słuchacie Ryzyka Narracyjnego. A jeśli podoba wam się to, co robimy, zajrzyjcie na naszego Patronite'a. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie naszą magiczną przygodę. Przedstawmy więc członków naszej drużyny. Hej, jestem Jarasz, będę wcielał się w Kamisato Eri, pracowitą i ambitną przewodniczącą klasy, która nigdy się nie załamuje, a przynajmniej chce, by inni tak myśleli. Cześć, jestem Korzem, wcielę się w Maki Eviko, która nie chce być niemiła, tylko czasem nie zdąży ugryźć się w język. Cześć, z tej strony Christoph, wcielę się w postać Kaneko Sakury, która jest miłośniczką serników i w każdym próbuje dostrzec dobro. Hej, jestem Sakumiak, wcielę się w Hisato Momomie, która jest porywcza i nieśmiała, ale zawsze stanie w obronie swoich przyjaciółek. Cześć, jestem Vermin z Alice Games i będę grał Matyldą Pellegrini, nową koleżanką, która właśnie dotarła do Japonii z Włoch. A ja jestem Nasty i będę osobą mistrzującą. Zapraszamy. Widzicie ten olbrzymi neonowy promień, niczym laser wydobywający się z okolic świątyni. Może nawet samej świątyni, bo w końcu jest na wzgórzu i chyba zaczyna się gdzieś wyżej. No to zmierzamy tam. Nie wiem, czy jest o czym rozmawiać. Eri na pewno nie ma aktualnie tematów i nawet trochę ochoty po tym, co stało się przed chwilą. To dociera dopiero stopniowo. Miałyśmy już różne ciężkie zdarzenia, ale to chyba jest jakaś nowa skala. No ale tam musi się coś dziać, więc jak najbardziej pre do przodu. Trasę już mniej więcej znam. Już miałam okazję tam być. Ewentualnie rozglądam się jeszcze za dziewczynami, w jakim one są stanie. I w jakim jesteście stanie? W stanie takim, że no... Tak, zaufałam Eviko. I do czego mnie to doprowadziło? Wzrok w dół, podążam za Eri też. No bo skoro w sumie coś tam się świeci, może coś tam będzie ważnego. Cokolwiek. Jakaś wskazówka? Ale takie... Raczej przybita. Wymieniam więc Sakurą spojrzenia, że sama również nie tryskam entuzjazmem. Szczególnie, że biegnąc, truchtając, mija się coraz więcej popiołu rozsypanego po ulicach. Hej, to, ale znaczy co, że nie tylko tam ktoś przy szpitalu oberwał, tylko gdzieś dalej, czy te popioły się po prostu niosą, bo nie... Tak, gdzieś dalej również. Te popioły tak jakby są coraz bardziej ludzkie w miarę oddalania się od szpitala. Czasem widzicie coś, co nawet przypomina kształt głowy. Sakura wyciąga telefon, pisze SMS-a do rodziców i brata. Czy z nimi wszystko w porządku? I odpowiada, że z nią wszystko w porządku też, żeby się nie martwili. Dopiero jak jesteście coraz bliżej świątyni, to widzicie żyjące osoby, ale poparzone. Poparzone tą radioaktywną falą, poparzone tak, że schodzi im skóra, że mają wręcz powypalane płaty skóry do gołego mięsa. Jak wygląda Eviko? Jak się zachowuje? W jakim jest stanie? Myślę, że powiedzieć, że jest cieniem dawnej siebie, to jest idealne określenie. Zwłaszcza, że o ile dobrze pamiętam, nikt z nas nie zamienił się z powrotem w swoją ludzką formę. Nikt z nas nie rozciągnął kakai. Widząc to wszystko, Eviko też się nie bardzo przejmuje swoją nową formą, więc idzie przed siebie z pustym spojrzeniem, sunąc niemalże niczym cień. Ja się zatrzymam, bo rozumiem, że Eviko idzie na końcu. Może tak być. Łapię ją za rękę. Nie patrz na to wszystko. I idę z nią za rękę w kierunku świątyni. Nie może zostać sama. Myślę, że może ci być ciężko utrzymać mnie za rękę, bo jestem ewidentnie spalonym ciastkiem.
może cię to wręcz trochę parzyć. Więc jeśli chcesz trzymać mnie za rękę, to będzie się to wiązało z ciągłym bólem. Czy jesteś na to gotowa? A, bo ty masz tego Magical Shifta, tak? Extreme Magical Shifta. Czy Extreme było tam? No ale jakby efektem tego jest to, że jestem teraz spalonym ciastkiem, więc... Eviko jest teraz gorąca. Ale w ten zły sposób. Bardzo mi zależy na tym, żeby trzymać ją teraz za rękę, żeby nie była sama i nie puszczę. Mhm. Więc tak, delikatnie cię przypieka, ale może to ta forma, może to to, że jesteś magiczną dziewczynką, jesteś w stanie znieść to dużo lepiej niż mógłby jakikolwiek człowiek inny w tym momencie. Generalnie mijacie lęki bólu i widzicie, że ludzie, którzy przetrwali, też zwracają się w stronę snopu światła ze świątyni i kierują się w tamtą stronę. Coś jest nietypowego w ich chodzie? Wyglądają jak muchy, które lgną do ognia? Raczej wyglądają jak bardzo duża, pokrzywdzona społeczność, która szuka teraz choćby duchowego wsparcia i solidarności między sobą. Czy nie wygląda, jakby to była jakaś magia? Nie. Wygląda, jakby próbowali już dzwonić do szpitala i nikt nie odbierał. Dobrze, to ewentualnie odbijam gdzieś w bok, żeby nie iść z głównym tłumem. Wszystko, żeby nie rzucać się w oczy. Ja wiem, że nasz wygląd aktualnie jest najmniej... Nie będzie tych ludzi dziwił. To się wydarzy coś grubszego. Nasze nietypowe wyglądy są dla nich najmniejszym problemem teraz, ale nadal nie chcę rzucać się w oczy. Nie przez to, jak wyglądamy, tylko przez to, że czuję się też trochę odpowiedzialna za to, co tych wszystkich ludzi spotkało, więc tym bardziej przyspieszam kroku. Myślę, że mamo mija nie przejmuje się tym, nawet nie zwraca na to uwagi. Idzie najkrótszą drogą w kierunku tego światła. Ludzie dla niej są teraz tak bardziej... Odsuwa ich po prostu, jeżeli idą za wolno. I myślę, że jej spojrzenie jest lekko puste. Na pewno pustsze niż zazwyczaj. Także tak, w pewnym momencie to mama mija prowadzi temu naszej małej grupce. Idę za nią, widząc, że ona zna jakieś skróty i wie, jak szybciej tam dotrzeć. Zapewne częściej tam bywała. Akiko idzie z nami? Jeszcze też właśnie tak się rozglądam za siostrą. Tak, jak najbardziej idzie z wami. Przy mama mii chyba jest cały czas. Tak. Sakura, to nie twoja wina. Nie powstrzymałabyś jej. Myślałam, że wie, co robi, ale jednak chyba byłam w błędzie. Wydawało mi się, że tyle razy mówiłam, żeby nie działać samodzielnie. Sama już nie wiem, co o niej myśleć. Jeszcze pamiętam ją wtedy, kiedy bała się tego, a teraz aż tak? Taka skrajność? Pisałaś do rodziców, tak? Tak. Też powinnam napisać ojcu, pewnie nic się nie stało. Życie nie bywa sprawiedliwe. Ale nie wiem, gdzie mogła mama z bratem się udać. Jasne, napisz. Także też w międzyczasie jeszcze tylko piszę i mówię, że ze mną wszystko dobrze, że widziałam ten wybuch i nie wiem, co się dzieje. Z drugiej strony, czy w sumie nie powinniśmy się wrócić do naszych normalnych ubrań? Wiesz co, w tej sytuacji wydaje mi się, że to jest najmniejszy problem, jaki mają wszyscy ludzie wkoło. Równie dobrze mogłybyśmy rozłożyć kekaj, że tym razem coś da. Wiesz, kiedyś Batacian wspominało, że kekaj działa, dopóki nie straci ta, która rozkładała kekaj, przytomności. To Eviko rozłożyła kekaj pod szpitalem. Tak. Ja słysząc to z tyłu, ale Batacian tu nie ma. Odleciał. Kamilą. Zostałyśmy same. Niewdzięczna kupa cukru. Myślę, że z racji tego, że jesteście jednak magicznymi dziewczynkami i nie jesteście tak bardzo pouszkadzane po tym magicznym wybuchu, prawda? To docieracie jako praktycznie pierwsze na samą górę. Pierwsze tymi długimi schodami na to wysokie wzgórze, gdzie jest sobie pojedyncza świątynia, a przed wami rozpościera się taki widok, że z dziedzińca właśnie wysyłany jest ten wielki różowy snop światła, który oplata cztery postacie.
to ścisnę Matyldę mocniej za rękę, powiem zdecydowanym głosem, tym razem przydajcie się na coś i wszystkie nałóżcie kakai. I nałożę pierwsza. Dobrze, Ewiko, zrobimy jak chcesz. Zaciskam mocno pięść. Wiesz co, nie, ja rzucę, daj. Wiesz co, bo przyszło mi coś do głowy i ja... Eri nie chce tego zrobić, ale to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Także podchodzę do Ewiko. Policzkuję ją tak na odlew. Mówiąc, że jesteś ostatnią osobą, która ma prawo teraz mówić coś takiego. Ona jest gorąca teraz, bardzo. Trudno, to mam najwyżej poparzoną rękę. Nic wielkiego od po prostu uderzenia. Tak, szczególnie, że masz fejla, więc jak najbardziej jedna trauma dochodząca ma w tym przypadku wyśmienity sens. Minus jeden do przyszłego rzutu. Więc mówię teraz jeszcze tylko rozkładając kekaj, teraz ty przydaj się na coś i nie zabij wszystkich. Zwracam się z powrotem w tamtą stronę, patrząc, co tu właściwie się dzieje. I widzicie, że w sumie wszyscy zwrócili uwagę na was, jak tylko przeszłyście też przez ten snop światła okalający. I więc ta wymiana zdań została tutaj przez pozostałe istoty zauważona. Jedna z nich, to dobrze znacie, Watacian. Drugą z nich też już znacie. Wygląda cały czas jak wielka Maźnutelli. Trzecią nawet też kojarzycie, bo widzicie kota w stroju pielęgniarki. Dobra, to już się naprawdę coraz dziwniej się robi. Sakura też rozkłada swoje kakai. Czwartą postacią, jaką widzicie, jest znowu jakiś zakapturzony człowiek, którego otaczają, tym razem ma twarz szczura i otaczają go wiele, wiele różnych drobnych szczurów i otacza go wiele z tych gryzoni na podłodze i wspinając się na jego ciało, ale chwilę później jeszcze za niego wychodzi piąta osoba. Moment. Czy to jest ten przystojny lekarz? To jest chyba nasze pytanie. Czy to jest ten przystojny lekarz? Tak, to jest ten przystojny lekarz. Chyba największe wrażenie wtedy zrobił na Momomi, jeśli dobrze pamiętam. I te wszystkie postaci otacza ten promień. Mhm. Czy on wie, otaczając w jakiś sposób więzi? Czy jak to tam można takie wrażenie odnieść? Jest to wrażenie, że jest to jakaś forma kekai. A czy inni ludzie, którzy tutaj są, zdają się zwracać na nich uwagę? Nie widzicie innych ludzi, jak od kiedy postawiliście kekai. Ja powiem tak. A tutaj dziewczyny analizują i tym podobne. Ja myślę, że jeszcze jak tam gdzieś za plecami Momomi się coś rozgrywa, to ona tylko mówi tylko do Akiko, żeby poszła do dziewczyn. Jak opada czwarte kekai, to Momomiya jest już w połowie do skoku z tym swoim wielkim lizakiem, żeby po prostu przyłożyć w Watacian lub w cokolwiek, co go otacza. To jest jej target w tym momencie. Watacian jest twoim targetem. Watacian jest moim targetem. Sukces! To jest pełen sukces. Ona chce tylko rozbić tą barierę i go uwolnić, prawda? Prawda? Wyglądało generalnie to, jakby może nawet w jakiś sposób rozmawiali, jednak twój nagły wyskok z płaskim lizakiem uderzającym w tą cukrową watę sprawia, że całkowicie się do niego przykleja i traci swoją formę. A z rożka zaczyna wyciekać fioletowy płyn. Z rożka Watacian? Z rożka Watacian zaczyna wypływać fioletowy płyn, który bardzo dobrze pamiętacie ze szpitala.
mam go na lizaku, tak? Generalnie, no, rozplaśnięty jak robal na lizaku. Ja myślę, że to, co się dzieje, myślę, że to też jest jeszcze dalej konsekwencja rzutu, no to Momomija po prostu bierze tego lizaka i tą stroną z Watacianem zaczyna uderzać w bramę Tori, krzycząc, to wszystko twoja wina. I tak każde uderzenie jest kolejnym słowem po prostu i uderza coraz mocniej. I coraz więcej i więcej płynu wycieka z każdym kolejnym uderzeniem, a brama Tori w pewnym momencie pęka i przewraca się. A przystojny lekarz zagwizdał z podziwem. No, no, jednego szkodnika mnie. Kim jesteście i czego od nas chcecie? Zostawcie nasz świat, zostawcie nas wszystkie w spokoju. Wiko właśnie miała małe zwarcie w mózgu, bo z jednej strony zaczęła sobie dodawać 2 do 2 i zaczęła myśleć, że Watacian jest tym złym, który nas to wszystko zrobił. I już było o krok od puszczenia jej nerwów po raz kolejny po tym wszystkim, co się stało. Ale słowa lekarza zasugerowały, że chyba jednak Wiko do końca wszystkiego nie rozumie. Więc autentycznie twarz Wiko może być teraz taka spokojna, ale głupkowata? Jak totalny brainfuck? Totalne takie, że co? Pierwsza emocja, która gości na twarzy Wiko od czasu wybuchu? Aha, a jak pozostałe dziewczynki reagują na tą scenę? Miażdżenia waszej istoty przewodniczej. No, Sakura to po prostu ją zmroziło po tym trochę, co zobaczyła, co robi Momomija, bo w tym stanie jeszcze jej nie widziała. Po prostu się przestraszyła się tego, jak ona zaczęła reagować. Ja rozumiem Momomiję, sama chętnie zdzieliłabym go, ale zdzielić, a zmasakrować to jednak są dwie różne rzeczy. Także staram się tylko powiedzieć gdzieś tak w połowie, co pewnie nie przynosi zbyt wielkiego skutku, że wystarczy, już zrozumiał. I w tym momencie spada się brama. Aha, aha. I odzywa się dopiero lekarz. Więc mówię, że się nie ciesz, na ciebie też przyjdzie kolej. Ale tutaj chyba nie chcę też wcinać się przed Matyldę, bo Matylda zadała jakieś konkretne pytanie. Matylda się pytała, czego od nas chcecie? Zostawcie nas w pokoju, zostawcie nas same. Teoretycznie, odpowiada doktor, moglibyśmy tak zrobić, ale w praktyce jesteście jedynym światem, z którego możemy wyciągnąć to, czego potrzebujemy. A to czego potrzebujecie? Opieram się o młot. Myślisz, że tak po prostu wam powiem? Nie ma to znaczenia i tak będziemy musiały się bronić. Albo my, albo oni. Dość tego, dość szkód już narobiłyście. Gdzie jest Kamila? Też tam stoi. I co ona teraz robi? Znaczy, bo nie wiemy, czy Kamila jest tutaj jako gość czy więzień. O, jak wygląda tak? Gość czy więzień? Nie wygląda na więźnia, ale wygląda też na zaskoczona rozmazaniem Watycian po bramie Tori. Aha. O nie wspominając o Akiko. Ja tylko się zwracam na przykład do Akiko. Mówiłam ci, że twoja siostra jest twarda. I kiedy to wypowiadasz, to ona w tym momencie puszcza pawian. Rozumiem, rozumiem. My podobnie reagowałyśmy na początku. To on chce zrobić, ten osobnik, ten lekarz. Przystojny. Na razie nic nie robi, trzyma ręce w kieszeni swojego kitla. Co im zrobiłeś? Co zrobiłeś jej w szpitalu? Pokazuje na tą... na Kamilę. Czemu miałbym jej cokolwiek zrobić? Uberałeś przy niej z wyrolu. Kamilo? Tak zwraca się do niej, a ona odpowiada. Nic, czego nie chciałabym, żeby mi robił. Przypomina mi się ten ton teraz, którym Kamila powiedziała w szkole, dawno temu, ten bezczelny, kurewski ton. Nic cię to nie zmieniło, nie? Przemiana. Nie nauczyło cię w żaden sposób, o co w tym wszystkim chodzi. Spójrz na siebie. Byłaś gównem, jesteś gównem i wyglądasz jak gówno.
Czy my mamy jakiś rzut na taki pocisk słowny? Niech no zobacz. To jest lash out prawdopodobnie. To jest lash out. No, rzucaj sobie, Matyldziak. Ha. 8. Możesz dać im jedną traumę, możesz skrzywdzić, możesz sprawić, żeby się ciebie wystraszyła, albo może ci nie odpowiedzieć. Ona mną gardziła, przez całe życie mną gardziła, bo byłam gruba, bo byłam brzydka, bo tamto, bo tamto, bo owam to, bo zupa była za słono. Ja jestem magiczną dziewczynką dłużej niż ona. Rady boskie, Lacki, spójrzcie na mnie i spójrzcie na nią. Wygląda od niej lepiej, Matylda, teraz. Zdecydowanie. I jeszcze przyszliśmy tutaj, zostawiając za sobą zgliszcza. Kurwa, lej atomowy praktycznie. Ma się mnie bać. Wreszcie to ja jestem górą, a nie ona. Aha, myślę, że zdecydowanie to sprawi, że bezwiednie zrobi krok w tył. Ale ty dobrze wiesz, że wzbudziłaś strach i respekt. Ja mam pytanie, tutaj dochodzi do tych wszystkich utarczek słownych, no ale Momo mija dalej gdzieś tam, myślę, że trochę z przodu stoi. Kto jest najbliżej tej zawalonej kolumny? Niech będzie, że Kamila. To wiesz co, ona się tak cofnęła, a z drugiej strony w jej kierunku powoli idzie Momo Mia i tak ten jej cukierek trochę szura po ziemi, zostawia taki różowy ślad. I myślę, że w momencie, kiedy ona się odwraca, to Momo Mia po prostu się na nią rzuca. Się odwraca? Matylda, więc się ją przeraziła, ona skupiła się na Matyldzie, cofnęła się i patrzy kątem oka, że nagle leci na nią, podejrzewam, że lizak Momo Mii. Tak. Pozwolę rzucić, chociaż miałam troszeczkę inny plan. Częściowy sukces. Dobra, wiesz co? Uderzasz ją. I dzieje się coś, czego w sumie się nie spodziewałaś, bo wyłącza się różowy snop światła, który najwyraźniej był w jej kekaj i wylatuje poza wasze. Eviko w tym razie dodała 2 do 2 i dowiedziała się, kto jest głównym, chyba złym w tej całej sytuacji. I jak zobaczy, że po uderzeniu znikło Kakai, jak tylko, że tak powiem, jeszcze w locie Kamila będzie, to Eviko po prostu rzuci się na nią swoim standardowym, powietrzno-gorącym wyskokiem. W sensie na Kamilę? Tak, która właśnie sobie leci. Która wylecituje spoza waszych Kakai. No sorry, ale Eviko buzują teraz emocje, bo wszystko się dzieje tak szybko, więc po prostu widok jak z anime, że przeciwnik jeszcze leci i nawet się parabola nie zaczęła kierować w dół, a już dopada kolejny i zaczyna ją okładać. A przynajmniej próbuje. Tak, dokładnie. A przynajmniej próbuje, bo właśnie ten częściowy sukces jest właśnie tym, że wypada poza wszystkie kekai, a ty nie możesz wyjść ze swojego. Więc uderzasz się ze ścianą. Jak nie możemy wychodzić ze swoich kekai, po prostu pokazując się światu? Wyobraźmy to sobie, tak? W sensie, było nałożonych 6 kekai w sumie. Ponieważ każda z dziewczynek to nakładała, prawda? Najmniejsze, najwęższe było to kamień. Przy uderzeniu ono znikło i zaczęła wypadać poza pozostałe krawędzie, poza krawędzie pozostałych. A każda z was, jak dojdzie do krawędzi swojego kekai, to nie może wyjść, musi je zdjąć. Ale pozostałe magiczne dziewczynki mogą przez nie dowolnie wychodzić. Więc jak macie nałożonych 6 barier, to każda się na której zatrzyma. Aha, w ten sposób. Okej, rozumiem. Ale to nawet dobrze się stało, bo dzięki temu, że Eviko z całym impetem wyryżnie w taką barierę, to może trochę ochłonie i przestanie, że tak powiem, działać impulsywnie. Ale jednak był tu go on the offense, więc ja bym chciała i tak rzucić. Częściowy sukces. Wiesz co? Uderzasz lecąc w to kekaje. Uderzając je, bo myślałaś, że
dolecisz do tej Kamili, zdążysz, prawda? Już byłaś przygotowana do tego celu, już byłaś przygotowana do tego uderzenia i uderzasz. I w momencie uderzenia, czujesz to uderzenie, jak roznosi się z epicentrum twojego serca na resztę ciała. Czujesz je, czujesz swoje własne uderzenie od wewnątrz siebie. To będzie szalone, ale myślę, że to było dokładnie to, czego Iwyko potrzebowała, żeby się trochę ogarnąć. Jakiegoś takiego, czegoś, co ściągnie ją na ziemię. Policzek to za mało. Tak, spoliczkowanie to za mało, bo to tylko krucha powłoka spalonej twarzy. Natomiast rozejście się takiego uderzenia od serca i takie zadanie samemu sobie bólu. Głupio to zabrzmi, ale Wiko powoli sobie zaczyna przypominać, co znaczy być człowiekiem i chyba zaczyna za tym tęsknić. Ale tylko delikatnie. Patrzę więc na lekarza i mówię, gadaj albo będziesz następny. Cóż, chyba jednak nie. Zajmijcie się nimi. Mówię do pozostałych dwóch osób, tego człowieka, szczura i kociej pielęgniarki, które rzucają się na was. Jedna z nich, widząc w jakim stanie jest Eviko, rzuca się na początku na nią. Będzie to kotka z paznokciami w formie strzykawek, która leci dodatkowo, żeby się wbić. Od drugiego stwora zaś zaczyna się jakby... Tak jak stał, tak nagle jego ubrania opadły, a cały rój szczurów zaczął rozłazić się w wasze strony. Dobra, ja słyszę i ja poproszę stay calm dla tych osób. Skoro szczurów się przerażają i obrzydzają, to zobaczmy. Pełen sukces! Nie, partial, bo mam minus jeden. Trochę przerażają, ale jednak tak mimo wszystko w sytuacji zagrożenia takie jej, ale tak coś trzeba zrobić. Takie obrzydzenie, ale z możliwością działania. Tak, także ja bym to widział w przypadku Eri w ten sposób, że ona po prostu skupi się na tych szczurach i na tym gościu w ramach tego partiala i krzyknie do Matyldy, bo rozumiem, że na Matyldzie szczury nie zrobiły zbyt wielkiego wrażenia. Krzyknie do Matyldy, nie daj mu uciec. Natomiast do Momomii, mimo tego, co myślę o Eviko, mówię, nie daj jej skrzywdzić. Ewidentnie patrzę w stronę Eviko, która teraz jest mocno niedysponowana. Co robi Momomia? Bo zawieszam na niej wzrok w pierwszej kolejności. To jest najbliżej. Ta pielęgniarka czy typek od szczurów bliżej Momomii jest w tym momencie? Pielęgniarka. No to Momomia rzuca się na pielęgniarkę. To ja biegnę za lekarzem. Dowodzę. Tak, Harry tutaj w sytuacji kryzysowej przejmuje dowództwo. Noise. Więc tutaj prosimy deklarację dokładnych form, czego używacie. To wygląda tak samo. To trochę nie wygląda jak reakcja na to, co powiedziała Harry. Rzuć się, żeby bronić Eviko. To bardziej wygląda na obranie najbliższego mi celu, który Momomia uważa za zagrożenie. W ogóle myślę też, że można zauważyć, że włosy Momomii są lekko poszarzałe, tak do połowy. Ale nie tak, że są siwe, tylko bardziej, że te jej kolory tęczy są tak, jakby ktoś w gimpie im nadał czarno-biały kolor. Zmniejszył nasycenie. Efekt czarno-bieli chyba. No możliwe. Hej, wiesz co? Generalnie dzięki temu, że zaatakowałaś kocią pielęgniarkę, ona wskoczyła sobie zgrabnie na głowę twojego lizaka i odbiła się, dostając dodatkowego impetu, lecąc w stronę Eviko. To nie ty, ale Eviko dostanie tutaj traumę. A nawet rozważam, czy nie dwie. Albo i traumę, i magię. Tak, i traumę, i po punkcie. A, czyli to nie moja postać dostanie? Tak, bo tak jakby ta się odbiła i miała inny cel ataku. Szkoda. W sensie tutaj jakby było protect
someone, prawda? Ale wykorzystałaś atak, a nie obronę kogoś. I biorę to pod uwagę. Ja jeszcze wezmę jeden punkt magii. Jest if you wish, you can take one trauma or one magic to give an ally plus jeden to their next roll. Wezmę jeden punkt magii. Zezeruję sobie tą magię. Wezmę sobie the environment around you is temporarily altered in an unnatural way. Tak. I ja myślę, że w tym momencie, co może po prostu zwrócić uwagę wszystkiego wokół, Momomia pęka w tym wszystkim w środku, a na zewnątrz objawia się w to sposób, że cała robi się czarno-biała i kolor powoli zaczyna także wchłaniać się tak jakby w nią z okolicy. Może to bardzo to przypomina nasz pierwszy dzień jako magiczne dziewczynki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I dzieje się to w momencie, kiedy piguła się strzykawkami wbija Eviko i zaczyna z nich wysysać esencję. Next! Sakura też patrzy na te szczury, one idą... Tak, te szczury, że tak powiem, zaczynają pomału włazić na ciebie, no. Strzepuję je tak z siebie i tak chcę je wszystkie razem zlepić w jedną cukrową, lukrową masę, taką po prostu hulę, którą po prostu... Okej, no to rzucaj na magię. Partial. No. No więc tak, bierzesz punkt magii. Tak. I rzeczywiście te szczury zaczynają się zlepiać ze sobą, ale kurczę, nadciągały one w twoją stronę, tak jakby łapiąc te szczury, masz problem z kontrolą wielkości tego luku. I kula zaczyna się toczyć, wchłaniając w siebie w Eri. Nie! Nie, Eri! Matylda? Fakt, że Momomia poszła za obronę Eviko, bardzo mnie uspokoił. Ruszam za tym lekarzem. Ale orientujesz się, co się dzieje, prawda? Słyszysz te krzyki, słyszysz, że tak widzisz te kolory, widzisz, że dzieje się tutaj chyba za dużo i jakbyś poszła za tym lekarzem? Nieważne. Teraz wyobraź sobie scenę taką. Zza pazuchy wyciągam olbrzymią taką strzelbę z rozszerzającą się lupą. Garłacz. Albo garłacz, lepiej. I ja mam ten garłacz naładowany mnóstwem drobnych landrynek. Rozumiesz? Jak śród. I walę mu prosto w plecy. Dobra, magia. Cóż, dzieje się coś niespodziewanego i niebezpiecznego. Aha, zdecydowanie, zdecydowanie. Wiesz co? On się tylko uśmiecha w twoją stronę z politowaniem, idąc teraz prosto w twoją stronę i omijając każdą drażetkę, każdą landrynkę, jakby bez żadnego problemu. Dochodzi do ciebie i kończy ci się film. Co my widzimy? Widzicie właśnie to. Widzicie jak... Znaczy, Eri nie bardzo nawet widzi, prawda, bo jest teraz skupiona. W sumie tak, akurat właśnie, żadna nie jest skupiona z was na tego, co się dzieje, więc nie widzicie, co się wydarzyło. Ale Matyldzie urywa się film. No dobrze, to w takim wypadku została tylko Eri. Czy jeśli spróbuję się z tego uwolnić, to że tak mechanicznie rzeknę cała akcja? Mhm. No dobra, to nie mam innego wyjścia, więc w takim wypadku zużywam całą akcję na to, żeby się uwolnić z tego cholerstwa. Rozumiem, że Sakura pozbyła się wszystkich szczurów, jak i również mnie. Tak. Znaczy nie wszyscy, ale tak, jesteś razem ze szczurami. Wyłażę stamtąd. Wyciskam się, próbuję się uwolnić. Jak? Fizycznie, magicznie? Wiesz co? Zastanawiam, no bo nie mam miejsca na zastanowienie. Fizycznie. Także jak się toczę, to ewentualnie tym młotem uderzyć w ziemię i tak wiesz, jak czekanem. No i stojesz. Dajesz. Próbuj. Z czego to? Go for the offense. A, pełen! Częściowy! Skąd ty masz pełen na ósemce? Osiem! No właśnie. Na ósemce jest... Częściowy!
zdrowy. Ale się ekscytujesz normalnie. Wiesz co? Udaje ci się właśnie tak chwycić, zaczepić tym czekanem. Ale te wszystkie pazurki trzymające twoje nóżki, twoje kończyny w momencie wyrywania się, kiedy ty się odklejasz od tej kuli, ciągną za sobą drobne pazurki, które są wbite w ciebie, są ciągnięte. Więc tak jakby generalnie wygląda to tragicznie. I mam poranione nogi. Tak, masz poranione nogi w taki sposób dość widowiskowy, bo tak jakby jest bardzo dużo, bardzo cienkich pasów, które zaczynają krwawić. Na pewno wyrwał mi się gdzieś krzyk bólu, zwłaszcza, że to nie było takie... To było jak nagłe zrywanie plastra, więc to musiał być mocny, zdecydowany ruch. Nie było chwili, żeby się zawahać, że coś mi się tutaj stanie. I dopiero kiedy się wyrwałam z tej kuli, zakrzyknęłam z bólu, spojrzałam w stronę... nóg, także jeszcze w takim wypadku, w związku z tymi ranami, jakby kucam, tak jakby siedząc, opierając się, jeszcze nie wstaję, widząc, że no ciężko mi ustać na tak zranionych nogach. I chyba tyle mogę zrobić. Chciałabym więcej, ale... Dobra. To, co widzicie w tym momencie, jest tym, że jedno z kekai schodzi. Jaki by miał kształt? Jakie miało kształt twoje kekai, Matyldo? To było coś z anyżem, taki przepełniający się ciemno-biały kształt i głównie chodziło o zapach. Ale nie, no to, że masz zapach, to tam wiadomo, to nawet bez kekai, ale ta, czyli rozumiem, taka gwiazdka anyżowa. Gwiazdka anyżowa otaczająca was zaczyna znikać w ziemi, a wy widzicie, orientujecie się, szukając wzrokiem Matyldy, widzicie, jak odwraca się jej ciało w waszą stronę, wyciąga pazury i skacze. Na kogo skacze? Na Sakurę, bo Sakura jako taka wygląda. Matylda, co robić? Matyldo, rzuć sobie na Go for the Offense. Teraz pewnie będą świetne rzuty. Oczywiście, że... Że pełen sukces! Oczywiście, że pełen sukces! Dobra! A właściwie w sumie Matyldo, zapraszam. Zrób coś fajnego koleżance. Raczej niefajnego. Albo bardzo, bardzo niefajnego. Najprawdopodobniej zaatakuję ją w oczy. Nice. Jak mocne to uderzenie było? Maksymalne. Generalnie wbijają się w te gałki oczne i zaczyna wyciekać ci z oczodołów lukier, które się te oczy zmieniły. I nie masz oczu i krzyczysz z bólu. Matylda, kurwa, co robisz? O, a to boli! Zostaw mnie! Słuchaliście Magical Candy Girls na kanale Ryzyka Narracyjnego. Udział wzięli Jarasz, Korzem, Krzysztof, Sakumiak oraz Vermin z Alice Games. Osobą mistrzującą grę były Nasty. Serdecznie dziękujemy osobom nas wspierającym, a przez to należącym do ryzykownego zakonu narracyjnego. Wakriemu, Marchewie, Marcinowi Zarodowi, Pawłowi Kościelnemu, Natalii Neli, Krzysztofowi Krzysztofowi Kurzawie, Kamilowi Orzechowi, Dżumdżum, Mansfeldowi. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, udostępniania na naszego puchatego i inkluzywnego Discorda, a także do zajrzenia na naszego przebudowanego Patronite'a. Dzięki za wszelkie wsparcie i do usłyszenia!